Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym porannym graniu ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj mamy 18 dzień jesieni pierwszego roku. Minimapkę sobie wyłączę, bo nam jest niepotrzebna. I słuchajcie, dzisiaj z tego co widzę, Marni ma urodziny, więc w związku z tym, no, nie będę ukrywać, że dobrze byłoby im co nieco podrzucić. Dobra, dostaliśmy też informacje odnośnie silosów, ale my dzisiaj musimy ogarnąć Marni, więc dla Marni chyba lubi właśnie Gold Pumpkin, Pearl Prismatic, Shard Rabbit's Foot, Diamond Farmer's Lunch, Pink Cake i Pumpkin Pie. Wydaje mi się chyba, że Pumpkin Pie, nie mam receptury na Pumpkin Pie'a. Ale teoretycznie możemy zrobić chyba, jeśli się nie mylę, Farmer's Lunch, dlatego że mamy parsnipa. Więc widzicie, tutaj też kolejna taka rzecz, która warto sobie gdzieś tam zostawić, bo właśnie dzięki temu możemy po prostu w dalszej części gry wykonywać różne rzeczy. Dobra, widzę, że tak. Zwierzaki już sobie wyszły, zapomniałem je oczywiście zamknąć, ale dzisiaj jest sezon żurawinowy. W związku z tym bardzo mnie to cieszy. I moi drodzy, my dzisiaj chyba też pójdziemy sobie znowu do kopalni standardowo, dlatego że no, ja nie będę ukrywać, że potrzebuję dalej dużej ilości żelaza i miedzi, żeby porobić kegi. Więc no, nie będę ukrywać, że trzeba ogarnąć. Dodatkowo też dzisiaj zarzeszę, że duchy też są w dobrym humorze. Ja bym proponował też, żebyśmy się, wiecie co, przeszli troszeczkę po okolicy i zobaczyli co, jak, gdzie i za ile. Bo mam dziwne wrażenia, że część drzew powyrastała, więc moglibyśmy je zrobić na węgiel, dzięki czemu mielibyśmy więcej rzeczy do preserved jarów. Także myślę, że to też będzie takie dobre rozwiązanko. Widzę, że tak, żadna kózka mi tu nic nie daje tego, co bym chciał, nie daje mleka, nie daje nic, krowy, dzień dobry, o, widzę, że nam wyrosły te, halo, doimy, dobra, i tu jest jeszcze jedna koza, tylko no niestety nic nam nie dały, ale my będziemy musieli też, moi drodzy, powoli, zważywszy, że idzie zima, będziemy musieli sobie kupić 3 godziny jeszcze. Jestem ciekaw, czy to jajko, jak się wykluje, to będzie dostępne, czy będziemy musieli czekać dzień, bo powiem wam szczerze, że nie wiem, ale dobra, wyrósł nam bokczoj, dodatkowo mamy miodek. Więc tak, Fairy Rose Honey jest jednym z najdroższych miodów, jakie można zrobić. W związku z tym powiem wam tak, zastanawiam się bardzo, czy nie zrobić jeszcze jednego ula. Tylko, że tak, ja nie wiem, czy tutaj w ogóle będzie jakikolwiek sens, czy tutaj się cokolwiek, bo to jest 99 godzin. Teoretycznie, gdybyśmy postawili gdzieś jakiś taki po prostu, no to byśmy mieli, bo no nie będę ukrywać, że ten miód, chociaż wiecie co, różnica w cenie może nie jest jakaś taka mega duża, więc darujmy to sobie może. W ogóle pisaliście mi, że nie wziąłem jednego bakłażana i chyba macie rację, oczywiście, że macie rację. Także brawo ja, brawo ja, brawo ja. No właśnie, i to jest ten jeden ukryty, którego oczywiście nie udało nam się ogarnąć, także dobra. Okej. Znowu bugi z konewką. Halo! No halo! O, dziękuję. Teraz się naprawiło, sympatycznie. No dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba podlać. Co jest z tą konewką? Niech mi ktoś wytłumaczy. Dobra, tutaj idzie jedno solo. Cyk. No dobra, ważne jest to, żeby to wszystko podlać. I teraz powiem wam szczerze, że zastanawiam się bardzo, czy jest jakikolwiek sens siać coś więcej. Natomiast raczej bokczoja chyba zasadzimy jednak, bo no... wypadałoby. O, Kiciuś przyszedł. Dzień dobry. Cyk. Dobra, to wszystko wiecie, co tutaj ogarnijmy. Nie wiem za bardzo, ile nasion będę potrzebować, natomiast wiem z własnego doświadczenia, że na pewno dwa bokczoje będziemy mogli sobie zasadzić. Tego jestem prawie w 100% pewny, więc raczej powinno być wszystko pięknie, ładnie. Dobra, zobaczmy sobie teraz, jak wyglądają tutaj jeszcze nasze owoce. Chyba są... A nie, po jednej sztuce tylko było. No i tutaj nam jeszcze rośnie, także nic nie zrobimy, ale mamy też dodatkowe grzyby.
Także dzień dobry. No i mamy godzinę 10, więc w chwili obecnej teoretycznie wszystko, żeśmy tutaj skończyli robić. Co do zadań żadnych nie mamy. Nie będę też udawać się za bardzo tutaj na nasze, wiecie, jakieś inne eskapady i tak dalej, bo to jest bez sensu. Natomiast tak, ja w lodówce zostawię miód. Gdzie jest miód? Tu jest miód, więc jego zostawimy. Zostawimy sobie standardowo owoce, bo to, wiecie, zawsze gdzieś tam jest i będzie. Teraz tak, żurawiny myślę, że zostawię sobie ze 30. Nie pamiętam, wiecie co, jak to było, kurde, z tym, z tą całą resztą już teraz, kurczę, no i to jest, i to jest duży problem, ale czekajcie, jeszcze tak, warzywa, bok choy mamy 10, to zostawimy sobie 15, resztę sprzedam, bakłażan jest 1 zł, no to też grzyby też pójdą w odstrzał. Co do tej żurawiny, kurczę, nie jestem na 100% przekonany. Chociaż wydaje mi się, że ją też było dobrze przerabiać. Ale ja myślę, że... No właśnie, i teraz co ja myślę, że... Co ja myślę, że... Ja myślę, że ją sprzedamy. Nie będziemy, bo to jest akurat w bardzo dużych ilościach. Tutaj na pewno jeszcze zbiory będą i to jeszcze ze 3 chyba nawet. Więc to sprzedaję, to również grzyby również. Dobra, pójdziemy kupić bok choy. Tylko też tutaj postaramy się rozejrzeć, czy gdzieś czegoś nie ma. Ale wydaje mi się chyba... A, jest śliwka. Dzień dobry. No i jest też drzewo. To wiecie co? Ja to od razu będę sobie ścinać, jak tylko jakieś drzewo zobaczymy. No bo nie ukrywajmy, że jest nam tego dosyć dużo potrzebne. Przypominam wam też, że jak gracie w pierwszym roku, nie opłaca się kupować węgla od Clinta. Lepiej jest kupić drewno od Robin. I dzięki temu właśnie będziecie mogli sobie sami węgiel zrobić. Wychodzi to troszeczkę taniej. Natomiast wiadomo, jeżeli ma się jakieś tam dosyć spore ilości kasy, no to umówmy się, że to nie robi jakiejś tam, wiecie, diametralnej różnicy, bo różnica, jeżeli chodzi o ceny, jest tak na dobrą sprawę na tyle mała, że można sobie to, wiecie, tam darować, tak? Ale no jednak, jeśli ktoś by chciał, no to wiecie. Dobra, dzień dobry panie Pierre, ja chcę od pana kupić bok choya, tylko nie mam zielonego pojęcia ile, więc kupię 32 albo 48 nawet może kupię, niech będzie. Teraz tak, Marnie jest, idzie tutaj, więc Marnie będziemy mogli dać prezent urodzinowy, bo ona powinna być zaraz tutaj gdzieś. Halo Marnie, jesteś Marnie, dzień dobry. Oczywiście, że pamiętałem o twoich urodzinach i z Marnie mamy 6 na 10, także bardzo sympatycznie. O, jest nasza wybraneczka, siedzi sobie sama. 7 na 10. Wiecie co? Ja zerknę, czy nie mogę upiera kupić bukietu już. Nie pamiętam, przy jakiej ilości procent bukiet był dostępny, natomiast chcę sprawdzić, bo jeżeli tak, to go kupimy, wtedy będziemy mieli znacznie lepiej, ale widzę, że nie ma bukietu. Jeszcze nie ma, czyli to chyba trzeba wbić jednak 8 serc. Więc myślę, że będziemy mogli podarować ewentualnie Poppy w następnym dzionku. Natomiast my pójdziemy jednak te drzewa, wiecie co, poogarniać, bo kurczę, no to jest jednak priorytet. Także przejdziemy się standardowo tutaj po okolicy, zobaczymy co, jak, gdzie, za ile, czy coś do ścięcia będzie, czy do ścięcia nic nie będzie. A potem wrócimy sobie, pójdziemy na plażę, zobaczymy, czy tam coś nowego nie leży. I myślę, że będzie cacy. Ale domyślam się, o, wyrosło jedno drzewo, jeszcze sprawdzimy, czy po tej stronie coś wyrosło. Wyrosło, dobra, to oczywiście od razu, o, nawet dwa. To od razu ścinamy, ja się tutaj nawet nie będę w żaden możliwy sposób przejmował tym. Dobra, dzień dobry. Tu jest jeszcze jedno. Domyślam się, że dzisiaj chyba trochę drzew podrastało, więc no ja nie ukrywam też, że dobrze by było, gdybyśmy się ogólnie przeszli wszędzie, gdzie tylko drzewa są dostępne i po prostu je sobie pościnali. No bo jeżeli wiadomo, chcę mieć więcej kegów, chcę mieć więcej preserved jarów, właściwie preserved jarów w sumie, bo na to jest potrzebne aż 8 węgla, no to dobrze byłoby po prostu, żeby to wszystko było. Ale widzę, że trochę drzewa nam wpadnie dzisiaj. Myślę, że około 200 może będziemy w stanie uzbierać, więc będzie całkiem dobrze, sympatycznie. Jeśli dobrze też pamiętam, na jeden węgiel potrzebne jest 10 sztuk drewna, więc w chwili obecnej byśmy mieli 11 węgla, to jest mało, 13. No myślę, że z 200 uzbieramy na stówkę. To tak, nie utopisz się? Dobrze, nie utopiło się. Dobra, 156 jest kolejne, więc myślę, że będzie dobrze. Natomiast tak, zauważyliście zapewne, że jest dużo tych małych, no one też dają drewno, co prawda nie te takie najmniejsze, te większe, ale nie opłaca się ich ścinać, bo to jest kwestia
dosłownie kilku dni, jak one odrosną i będzie całe duże drzewo, z którego wypadnie dużo drewna. Także to też trzeba mieć na uwadze. Dobra, jest kolejne, tutaj są w sumie jeszcze jakieś takie malutkie, to w sumie też mogę pościnać i tutaj widzę, że fajnie nawet to odrosło, więc wydaje mi się, że raz na tydzień można się przejść po wszystkim i zobaczyć po prostu, czy drzewa poodrastały, jeżeli tak, to po prostu je ogarnąć, jeżeli nie, no to mówi się trudno i żyje się dalej. Także dobra. Tutaj mamy, o tu jest kolejne, widzę, tylko jeszcze będziemy musieli wrócić na tą drugą stronę. No i mamy 219, czyli teoretycznie, no tak, tylko że jedno kosztuje 8. To jest 8, to jest 16, czyli to jest 130, 24, no 240 będziemy potrzebować na 3 sztuki węgla, więc... No to jest niestety dosyć, droga impreza. Aczkolwiek wiadomo, no można iść do tej kopalni i tam te parę dni w niej spędzić i też coś poogarniać, popróbować, ale wydaje mi się, że też raz na jakiś czas, jeżeli akurat w danej chwili potrzebujemy dużo drewna, to można się po prostu właśnie przejść, pościnać wszystko, no i cieszyć się węglem drzewnym, bo w kopalni to chyba raczej ten kamienny taki by był, chociaż też nie wiem. Nie no, węgiel to węgiel, on się chyba nieważne jaka, chyba nieważne jaka, co ja gadam, halo, węgiel drzewny jest... drewna i tak dalej, a kamienny jest z pozostałości. Chyba tak. Mam nadzieję, że mam rację, jeżeli mam, to dajcie mi znać, a jeżeli nie, to poprawcie, żebym tutaj kogoś w błąd nie wprowadził. Ale dobra, mamy 316 drewna, to jest, powiem wam szczerze, całkiem dobrze, sympatycznie. Ja sobie tu jeszcze spróbuję trochę kleja po... Boże, kleja, jakiego kleja? Co ty, Wojciechu, gadasz dzisiaj za głupoty? O, ale widzę, że są robaki. Tylko tak mega, mega ukryte. Patrzcie, jak się skampiły. Skampiły się. Dobra, właściwie to poczekajcie. Ja mogę tutaj w sumie sobie troszeczkę pościnać. Zróbmy tak, żeby tego heju było... Sporo jest w sumie. Jeszcze się zapełnia? A, bo my zrobiliśmy chyba ten drugi silos. Dlatego tak jest. To wiecie co? Ja mam pewną proposition na dzień dzisiejszy. Zważywszy, że mamy odblokowany bodajże chyba język krasnoludzki, w sensie tego krasnala tam, ja myślę, że moglibyśmy to powysadzać dzisiaj i zrobić tutaj troszeczkę porządku, zamiast iść po prostu do kopalni. Tylko że dobrze by było, kurde, jednak pościnać to wszystko, bo... Patrzcie, widzicie, nie zwróciłem uwagi, ale myślę, że wejdziemy sobie zaraz, wrócimy zaraz do domu. Ja zobaczę te silosy, jak to tam w ogóle wygląda, ile w ogóle tam mamy rzeczorów. Natomiast raczej to wszystko, co tutaj będzie, to po prostu ja wysadzę, bo ja już mówiłem wam nieraz, że wysadzanie moim zdaniem jest jednym z najłatwiejszych momentów na to, żeby po prostu wszystko sobie posegregować, poukładać. Tak mi się wydaje, to jest taka moja, my opinion. Dobra, ja zostawię. Aha, tu było jeszcze bokczo... Ja nie zasadziłem tego, to wait, moment. W pierwszej kolejności musimy to zasadzić. O, byśmy poszli, ale widzicie, były jeszcze bokczoje, jednak więc kupiłem za dużo, ale to w sumie nic się krzywda nam nie stała, bo to na pewno nam wyrośnie i jeszcze kilka razy będziemy mogli, bodajże chyba 3. Zostały nam 43 sztuki, mieliśmy 60, no to nie jest źle. Także myślę, że teraz nieważne, co nam gdzieś tam wyrośnie, to po prostu jeżeli będziemy musieli wymienić, to wymienimy na bokczoje. Dobra, to zostawiamy to tu. Sapa też tutaj i tu są rzeczy, które mogę w sumie sprzedać. Cyk, cyk. Natomiast teraz tak, ja potrzebuję na pewno bombę i wezmę jedną i drugą, bo nie wiem, która tam jest potrzebna do tego, żeby ten kamor zniszczyć, bo w sumie już nie pamiętam, ale spróbujemy kupić od niego właśnie te lepsze bomby, więc będziemy mogli to wysadzić i teoretycznie będziemy mieli lepiej. Spróbuję cherry bombą w pierwszej kolejności, bo to jest ta najtańsza i chyba zadziała. Tak, zadziałało, dobra, sympatycznie. Także mamy krasnoluda. Dzień dobry, tak, ja wiem, nauczyłem się twojej mowy. Tylko teraz tak. Co to jest? A decorated place for your farm, stone cave. Ja to kupię, bo nie wiem, co to jest, pierwszy raz to widzę. Dobra, mega bomby są drogie, kosztują tysiaka, natomiast są najbardziej wydajne, więc kupię 5. I ja myślę, że to nam w zupełności wystarczy, tylko najważniejsze jest to, żeby uważać, gdzie się staje, bo jeżeli źle staniemy, no to nas dosyć mocno pierdyknie i możemy stracić życie. I dzisiaj w ogóle też widzę, że nasz dzionek to tak troszeczkę dosyć szybciutko się tu kończy i to tak troszkę mnie niepokoi, no ale dobra, okej, i tak nic za bardzo tutaj nie...
I tak nic za bardzo tutaj nie zmienimy. Więc teraz tak. Ja myślę, że możemy już sobie stąd zacząć ten... A, miałem jeszcze sprawdzić, jak wygląda poziom napełnienia naszych silosów, ale patrząc na to, jak to tutaj wszystko udaje mi się pościnać i ile dostajemy, to chyba... O, chyba właśnie się skończyło. Tak, skończyło się. Także silosy są oba napełnione. No i teraz tak, standardowo robimy to, co mówiłem. Najłatwiej po prostu postawić mega bombę, odejść dosyć duży kawałek i to wszystko nam się rozwali. I wydaje mi się, jak już wam mówiłem wcześniej, to jest moim skromnym zdaniem chyba najlepsza metoda na robienie porządków na farmie, bo wystarczy naprawdę 3-4 takie bomby i mamy święty spokój. Oprócz tych dużych kamieni oczywiście. No dobra, tu się ładnie... O, chyba właśnie sobie zniszczyłem tego stracha na wróble tutaj i on już chyba jest nie do odzyskania. Si claro. Oczywiście, że tak. Dobra, jest godzina 10, ja się jeszcze tutaj przejdę, żeby właśnie, bo tutaj nam trochę rzeczy jeszcze powypadało i widzę, że mamy też u nas te... No, także zobaczcie, tutaj jest ładnie wyczyszczone, no oczywiście wiadomo, są te duże kamienie, które no niestety nie jesteśmy w stanie zniszczyć dynamitem, musimy je zniszczyć kilofem. Ale co nie zmienia faktu, że to i tak całkiem sympatycznie się ogarnia. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest i jak to wygląda, więc ja to postawię. Mogę to podlać konewką? Nie, nie mogę tego podlać konewką. Wiecie co, wydawało mi się, że to będzie po prostu działało w ten sposób, że będzie to miało jakąś dostęp do wody, coś, taka wiecie, mini fontanna, a tu się okazuje, że jednak nie. No to kupiłem coś, z czego tak na dobrą sprawę nie użyję. Dobra, niech sobie to tu stoi. Także dekor jest. Dobra, to sprzedajemy, bo to się nam nie przyda. Honey i to wszystko. Teraz tak, bomby zostawiamy, to tu, to tu. Aha, coś mi wzięło do przetapiania, ale nie wiem za bardzo do czego przetapiania, bo... Aha, iron bar, dobra, okej, może być. Dobra, zostawiamy fiber wood, no i oczywiście... A czekajcie, tu się zrobiło kolejny ten? Fire quartz? To chyba ten jeden się zrobił. Więc to też można sprzedawać i to też jest moim zdaniem taka całkiem spoko forma zarabiania, bo to akurat teoretycznie długo chyba nie trwa. Chociaż w sumie nie pamiętam nawet, jak to tam w ogóle działa. Dobra, miód zostawiamy, jelly pewnie ma... jest tylko jeden, ale blackberry nam się kończy, więc dobrze by było to jeszcze dorzucić. Blackberry. Tylko wiecie co? Ja zauważyłem, że w przypadku dżemów nie ma zupełnie znaczenia, jaki owoc damy, bo każdy owoc i tak wyjdzie po prostu z tego galaretka, więc nieważne, czy on jest ten drogi, czy ten niedrogi, nie ma to w ogóle totalnie znaczenia. Dobra, natomiast my na dzisiaj chyba zrobiliśmy wszystko, więc jest ok. Także zarobiliśmy 18 312, więc trochę też nam się zwróciło, jeżeli chodzi o zakup bomb i wyczyszczenie terenu, także jest sympatycznie. Także dobrze, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu, a my słyszymy się już w piąteczek, piątunio. Także cóż, ja wam za dzisiaj dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, pa!